Zaufanie. Witam. Dzisiaj poruszę kwestię zaufania do dziewczyny. Dlaczego jednej dziewczynie ufamy, a drugiej nie ufamy? I teraz posłużę się bardzo prostym, fajnym przykładem, który gdzieś tam ci to zobrazuje. Chodzi o to, że przykładowo spotykasz się z jedną dziewczyną. Dzwonisz do niej przykładowo o godzinie 20 w piątek, no nie? By się umówić i tak dalej. No i przykładowo dziewczyna nie odebrała, no i okej, spoko, w ogóle się nie denerwujesz, rozumiesz? W ogóle się nie denerwujesz i tak dalej, czy oddzwoni za godzinę, czy za 2 godziny, czy za 3 godziny, czy jutro, to po prostu, jakby to powiedzieć, nie ma dla ciebie tak naprawdę większego znaczenia, bo i tak wiesz, że ta gdzieś tam dziewczyna no, się odezwie prędzej czy później, więc gdzieś tam zajmujesz się sobą. I teraz mamy drugą sytuację. Dzwonisz do dziewczyny też w piątek gdzieś tam o 20 i tak dalej i ta dziewczyna nie odebrała. No i przykładowo zaczynasz się denerwować. Zaczynasz się denerwować, zaczynasz przykładowo mieć dziwne myśli, być może nie wytrzymujesz i zaraz do niej dzwonisz drugi raz, ona znowu nie odbiera i po prostu chodzisz wkurzony, sfrustrowany. I teraz były to dwa przykłady. Przykłady pierwszej dziewczyny, której w pełni ufasz i przykład drugi dziewczyny, której no, nie ufasz, która po prostu straciła twoje zaufanie. I teraz zobacz. Zazwyczaj jest tak, no, że jeśli nie ufasz dziewczynie, to jest to spowodowane jej zachowaniem. Brak zaufania nie bierze się znikąd. Brak zaufania no, bierze się z tego, że ta dziewczyna no, kombinuje, ta dziewczyna przykładowo opowiedziała ci wiele historii, które pokazały ją w świetle ściemniary, kłamczuchy i po prostu wiesz, że tej dziewczynie nie można zaufać. Pierwsza sytuacja to jest sytuacja, w której w pełni ufasz dziewczynie. To jest po prostu widać po tej dziewczynie, że tak naprawdę ta dziewczyna nie kombinuje i jeśli nie odbiera, no to najprawdopodobniej jest zajęta i tak dalej, ale nie robi nic, co mogłoby zagrozić waszej relacji. W drugim przypadku tak naprawdę nie wiesz, co ta dziewczyna robi, może robić wszystko, może manipulować i tak dalej. I powiem ci tak, jeśli masz takie obawy zawsze, że coś z dziewczyną może być nie tak, że przykładowo może sobie z innym gościem wyjść, może przykładowo ciebie olewać, może siedzieć w restauracji z kimś innym, może siedzieć w pubie, może siedzieć w klubie, może siedzieć po prostu w miejscu, gdzie są inni gości i ona z nimi flirtuje, no to powiem ci tak, no taka dziewczyna no, nie nadaje się do stałej relacji, rozumiesz? Jeśli nie ma zaufania, to nie ma relacji. Rozumiesz? Jeśli nie ma zaufania, to nie ma relacji. Ty musisz być pewny, że dziewczyna, z którą się spotykasz, nawet jeśli idzie sama z koleżankami, nawet jeśli nie odbiera, nawet jeśli coś się dzieje, to wiesz, że ona jest ci wierna. Rozumiesz? To wiesz, że nawet jak pójdzie z kumplami, nawet na jakieś ognisko czy coś, to wiesz, że i tak nikt jej nie tknie, bo ona po prostu nie da się tknąć, nawet jakby się napiła i tak dalej i masz do niej pełne zaufanie. W drugim przypadku, no tego zaufania nie ma, rozumiesz? Tego zaufania nie ma i tak naprawdę spotykanie się z tą dziewczyną nie ma najmniejszego sensu, bo taka dziewczyna no, psychicznie ciebie wykończy. Ona przykładowo pokazała, ona w opowieściach ci przekazała, że jest w stanie gdzieś tam zrobić złe rzeczy i nie mieć, jakby to powiedzieć, żadnych do siebie gdzieś tam zarzutów i tak dalej. Naprawdę. Dlatego widzisz, jeśli pojawia się u mnie coś takiego, że przykładowo
nie ufam dziewczynie, no to ja się z nią zazwyczaj no nie chcę spotykać, bo ja wtedy, jakby to powiedzieć, cierpię. Moja psychika podupada, rozumiesz? I powiem ci tak, no, przykładowo spotykałem się z jedną dziewczyną, która, jakby to powiedzieć, miała taki charakter, że naprawdę można było jej zaufać. Że naprawdę była taka, że nie dała się nikomu dotknąć i tak dalej, i tak dalej. I nawet jeśli przykładowo do niej gdzieś tam dzwoniłem i ona nie odbierała, to wiedziałem, że i tak się do mnie odezwie. Rozumiesz? To wiedziałem, że ona po prostu robi coś, no przykładowo jest zajęta, no nie? Jest zajęta. I mogła do mnie, powiem ci, odzwonić po godzinie, po 3 godzinach, następnego dnia i tak dalej. I ja byłem spokojny, rozumiesz? Ja byłem spokojny, odebrałem, okej, spoko, nic się nie dzieje i tak dalej, widzimy się tego i tego, bo ona mi nie dała żadnych powodów do tego, żebym myślał inaczej, rozumiesz? Natomiast w drugim przypadku, gdzie przykładowo spotykam się z dziewczyną i ona przykładowo mówi, że gdzieś tam spała z 10 gośćmi, że przykładowo impreza co tydzień, kluby, jakieś tam szybkie akcje na domówce, że potrafiła się przespać z gościem na imprezie i tak dalej, na domówce, że przykładowo jakieś tam inne akcje robiła i tak dalej, to wszystko wynikało gdzieś tam z jej opowieści i tak dalej, no to zobacz, jeśli taka dziewczyna, dzwonię do takiej dziewczyny i taka dziewczyna nie odbiera, no to ja już mam podejrzenia, że siedzi z innym gościem, że może coś robi i każda, jakby to powiedzieć, minuta, no sprawia, że człowiek zaczyna wariować. I jeśli dochodzi do takiej sytuacji, i nawet jeśli ta dziewczyna odzwania po godzinie i tak dalej, to ty takiej nie ufasz. Nieważne, co ci powie. Jeśli przyłapałeś ją gdzieś tam na kłamstwie, takim, wiesz, perfidnym, jeśli widzisz, jak ona gdzieś tam potajemnie sobie z kimś gdzieś tam pisze, jeśli widzisz, że ona wrzuca potajemnie jakieś tam zdjęcia i tak dalej, żeby gdzieś tam przyciągnąć do siebie innych gości i tak dalej, no to takiej dziewczynie nie można zaufać, rozumiesz? Taka dziewczyna nie daje się do stałej relacji. I powiem ci tak, zawsze, no, eliminuj te dziewczyny, które, do których nie masz zaufania. Spotykaj się tylko z tymi dziewczynami, no, którym ufasz, rozumiesz? Bo mówię, są dziewczyny, które naprawdę są w porządku i jak się spotykasz z dziewczyną, to masz do niej zaufanie. Wiesz, że ona nic by głupiego nie zrobiła i tak dalej i po prostu znasz ją, rozumiesz? Bo widzisz, nasza opinia nie bierze się znikąd. Jeśli no, nie ufasz dziewczynie, no to... Dobra, bo laska dzwoni.